Cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpio, to jest już 24 odcinek z Borderlandsa. Nie wiem, czemu mnie aż tutaj tak cofnęło. Sobie zadaję pytanie. Ale przynajmniej będziemy mieli bliżej do celu misji. Dlatego od razu zacznijmy robić co trzeba. Oż ty kurde, gdzie ten rak? Nie kurde, chodź tu. Chodź tu, ptaszynko. Takiś kozak. Pół tarczy mi zabrało. No, no, takie kozactwo, ha? To żeście pokozaczyli. Leci. Jak mi przykro. Jak mi przykro, że tak musiałeś, biedaku, skończyć się źle. Mamy na mapie jakieś znaki zapytania, czyli to są jakieś nieodkryte tereny, ale to chyba dopiero podczas tych misji będziemy odkrywać. Miejmy nadzieję. Dobra, zaraz będziemy tu na miejscu i zaczniemy oczyszczać ścieżkę, że tak to przetłumaczę tą misję na prosty, zrozumiały język. O, kurde, badass corrosive. Rak, niedobrze. Coś biedactwo nie może dolecieć. I level up. Proszę bardzo, level 25. Kama być, chwileczkę. I co by tu dać dla naszego skilla? A dajemy, zaraz, shock damage. A dajmy sobie to. Proszę bardzo. I mamy już 25 level. Wysoki, nie? Ja tu normalnie ich jadę w cholerę z nimi. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Coś tu jest. Czy to opłacałoby się to zniszczyć? Nie. Dobra, odpuścimy sobie jednak. Kierujmy się w tą stronę. Raczej to jest cel misji fabularnej. Tam nie było żadnych pobocznych rzeczy. Chyba że tu znajdziemy coś dla siebie. To wtedy. Okej. Idziemy sobie dalej. Co to jest? O! Zrozpimy sobie pojazd. Tak, masz dość chodzenia, ale nie przejedziesz tutaj. Co za badziewie. Ale przynajmniej sobie zrozpiliśmy pojazd. To jak na przykład będziemy chcieli wrócić. Czemu mi się ta tarcza nie regeneruje? O, teraz. Chodź tu, sykuśku. Okej, padłeś. Dzisiaj być może będzie odcinek z Wordzy i z BF-a trójki. To nie jest pewne. Co do Assassina, to na razie sobie odpuściłem. Będzie czas, to może z niego nagram. Być może nawet jutro. Zobaczymy. Bo dzisiaj też jakoś nie mam ochoty na niego. A wiem, nie było tego już dość długo. Kurde, nie mogę coś go trafić. Chodźże tu. To nie będzie boleć, to wręcz będzie cię łaskotało tylko. Patrz, no nie mogę, o. Muszę tak dziwnie rozbujać tą broń. Rozgrzać ją. Do białości. Chodź. Pizgnę ci granata. O, trafiłem dobrze. O, dziecko się wystraszyło. Patrz jakie wytrzymałe bydle. Głosz ty! Ty kurcze. Gdzie tak strzelacie z tych shotgunów? Kurde, gdzie to? Ten kolega nawala. Czekaj, weźmy snajperę. O, będzie lepiej. Zabolało i to ostro. Ktoś jeszcze? Mogę kogoś tu jeszcze ze snajpery pojechać. A, hedzik! Pięknie siadł. Się wyparował, kolega. Ty też raz wyparujesz.
O, dostał. Niezłego. Chwileczkę, to już może zmienił broń. Wiem, teraz to buduje i to totalnie. Aaaa, pięknie. To musiało boleć. Co jest? Już mam na fulla? Co jest grane? No rzeczywiście. Kurczę. Dawno nie miałem pełnego plecaka. Nie, ja bym wywalił te gówna. Tak, powywalam, bo to w ogóle mi się nie przyda już. To też w sumie. Żeby się trochę miejsca jeszcze zwolniło, to powyrzucałem te pierdoły. No to w ogóle już na mnie nie działa. Lepsze są właśnie te najdroższe i które leczą większe rany. O, proszę bardzo, hajsy. O, szafeczki. Zaraz polutujemy. Ja tu tak od razu nie uciekam. Ty, kurde. Nie będziesz mi tutaj psychologicznie tutaj podchodził do sytuacji. Co tu mamy? No, gówno. No, już nie podniosę, bo mam full. Kurczę, musiałbym coś sprzedać, żeby... Nie ma tu żadnego jakiegoś sklepu, czegokolwiek, no naprawdę. Czy coś jest? Jakieś takie puste, bezsensowne pomieszczenie, w którym nic nie ma. Tu są szafeczki. O, nie podniosę tego, no trudno. Kurde, nawet zakopują pralki. Co za ludzie. Ale w szafeczkę zawsze się znajdzie hajs, który się przyda. O, skrzyneczki nawet tu chowają. Sprytnie, sprytnie. Ale to już nie na długo. O, coś tu mamy. Czyżby jakieś misy? Nie. Sklepik. Dobrze, to właśnie posprzedajemy sobie teraz te gówna. Za przeproszeniem, ale chwileczkę. Mamy tu taką broń. 83 damage. Ma więcej ammo, a to my mamy 88. Zastanowić się tak. Porównać sobie, no czekaj. Porównałbym. O kurde, znowu żem to nacisnął. Nie wiem, co ja mam tą manię z naciskaniem. Nie, ja bym to sobie chciał porównać na przykład z... Chcę porównać sobie z moją bronią, którą mam obecnie założoną. O. Ale ma większą celność i fire rate. I ona jest niebieska, czyli bardziej epicka. W sumie założymy. W sumie założymy. Trochę zamiana. A to gówno się najwyżej sprzeda, bo... To ma, no tam 5 damage mniej, ale ma więcej ammo. O wiele więcej. Chwileczkę. Coś jeszcze, co mnie oko nie zmyliło przypadkiem, nie przygapiło. Nie, same śmieci. Mogę to sprzedać. Dobra. No teraz sprzedajemy pierdoły. Za co dostaniemy ostrą wypłatę. Okej. Jeszcze trochę i zarobimy na tym fortunkę. No i ładnie. O to chodziło. Wiedziałem, że to coś się znajdzie na sprzedaż. O, to jest Berserker Class Mod, a to nam się nie przyda. Trochę grenade modów, które też w sumie niepotrzebnie mi tutaj starczą. O, i teraz mamy kasy. Może jakaś broń, nie wiem, coś naprawdę ekstra dla nas. Nic. Nic nie ma. A wielka szkoda. Naprawdę wielka szkoda. Dobra. Mamy to, co chcieliśmy. Jeszcze bym podniósł po sobie to, co tutaj nam oferują. I to też bym posprzedawał. Przynajmniej będzie jakiś porządek. Jak dla mnie. Tam coś chyba jeszcze leży. Też jakaś broń? Nie, to jest amunicja bardziej.
Dobra. To sprzedamy i stąd idziemy. Tak. Zajebiście. Matadory, kurde, jakie nazwy dla tych różnych rzeczy wydajecie. Skrzyneczka. O, dało się podnieść, dało. Myślałem, że to będą jakieś misje poboczne. Ależ się pomyliłem. Też na sprzedaż. Dość prowokacyjna ta skrzynka była. Ale nie przyda nam się. A to nas tylko bardziej wzbogaciło. Jak jeszcze więcej hajsu nazbieramy, no to naprawdę możemy myśleć o czymś porządnym. Póki co na razie nie myślę o tym. Tak zaglądam wszędzie, może coś, jakieś ukryte rzeczy są. Ale my idziemy w tą stronę, tak. Więc w stronę misji. Sprawdzam, czy czegoś jeszcze nie pominąłem. Tu jeszcze jakaś pralka. Pralka Liverpool. Aha. Nic nie ma. Granaty. Zawsze coś. No to wbijamy już tutaj. Aha, czyli kolejna lokacja. Crazy Earth Scrapyard. Fabryka. Tym razem już naprawdę porządna fabryka. A nie to, co było w tamtej lokacji, którą wysadziłem bezproblemowo. O proszę, mogę sobie ammo dokupić. Dobrze, że tu jestem. Ile tego muszę teraz wydać. Bo żeśmy się trochę nastrzelali. To się nie dziwić. Coś jeszcze. Raczej myślę, że jest wszystko na fulla. Jakiś grenade mode. A jakieś upgrade'y mogę dokonać? Nie, nie można. Dobrze. Tu jeszcze mamy sklep z lekarstwami i nie tylko. Sprawdzam, co by tu było dla nas. Jakaś tarcza 306, to jest nasza pewnie lepsza, nie? O, nie, kupujemy. Co mi tam, że o jedno jest lepsze, ale kupujemy. Zawsze to będzie coś. To ma 305, więc wymieniamy. Dziękuję bardzo. To idzie na sprzedaż. Wiem, nie robi to różnicy, ale wolałem właśnie tak zrobić w tym wypadku. Żebyśmy mieli więcej tej tarczy. Chwileczkę. Muszę się jeszcze tu podleczyć. Okej, wyleczyło nas na full. I teraz gdzie tu iść? Zastanawiamy się, tak, szczerze mówiąc. Tu są szafeczki. Coś tu może być. O, tu jeszcze kibelek. Fajnie, fajnie. Kolejne miasto ze zmomowiskami. Czy ja słyszę psy? Skagi? Skagi, tak? Rzeczywiście to wy? Da, powrót skagów! O, i teraz mogę też szybko strzelać. To jest damage. Nie dość, że szybko strzelny. Łoż ty! O kurde, coś strzeliłem i nagle wybuchło. Spokojnie, ale to niestety ma już wolniejszy reload. No ale co mi tam. Najważniejsze, że będę zadawał potworny damage z tej broni. O, nie ma to jak powrót do skagów, naprawdę. Brakowało mi tej łatwizny. O, jakiś klazmot. Zaraz zobaczymy, co to jest. Dla syreny. A, sprzedamy. Będzie na bogato normalnie. Pralka. Czyżby to miało być jakieś zaskoczenie dla nas? Nie ma tu nic. Możemy przechodzić. Ha, ale jak? Właśnie. Teraz zastanawiamy się, co by tu zrobić. Tak na pewno nie przejdziemy. Coś trzeba zrobić. Chyba trzeba będzie w to strzelić. Tak? Dokładnie. Nie ma to jak logiczne myślenie. Ty. Te drzwi mi się skądś kojarzą. Zara, kolego. Chwileczkę. Najpierw tu sprawdzę, czy czegoś tu nie ma. O właśnie, zawsze lubi się coś chować. Jakiś kałasz.
Co to jest? Nie. Bardziej shotgun. Tu coś jeszcze. No to gadamy z nim. Jeszcze raz tak powiesz, to ci nie wiem co zrobię. Oddajemy misję. O, i masz misje poboczne dla nas. Zajebiście. Okej, wzięliśmy już tą misję. Też się cieszę. Dobra, dobra. Skończysz tą jadaczką kłapać. Tak, wiem, że się spotkamy po... Łoż ty! I pajączki znowu. Łe, fu! O kurde. Mam się bać? I kurde. O, żałosna kreaturo. O, jaka bazooka z niego wypadła. O, żeż ty w życiu. Ile to ma damage'a? 600. Bierzemy. Nie ma co. RPG. Zajebiście. O kurde. Tera to jest bazuczka. Damage wszechpotężny będzie zadawał. Ale my idziemy tam, gdzie powinniśmy, a nie tam, gdzie my chcemy. Więc idziemy w stronę tego oto kwadracika. Którego mamy na GPS-ie. Przepraszam. O, tu mamy jakąś budkę, gdzie możemy sobie zawsze przykampić. Otwieramy skrzyniusie, a w niej snajperka i shotgun. Dobra, to wszystko na sprzedaż. Yo! Chwileczkę! Musiałem to zrobić. O, to są ci bandyci, których musimy wykończyć. No to spokojnie. Jak to jedziemy tutaj? Ludzie, przecież to jest niepojęte, żebyśmy my tak jechali teraz bandytów. To jest pro po prostu, pro i koniec. O, to są beczki, trzeba uważać. W odpowiednim... człowiek się sam zabił. Z własnej głupoty. Coś jeszcze wyjdzie? Nie. Podniosę sobie to. Okej. Ty kurde, żeś mnie prawie tutaj wystrachał. Będzie mi tu z jakiegoś pistola gówna szczelał. Nie ma. Co my tu mamy? Shotgun, snajperka. A właśnie, nasza i tak jest najlepsza jak do tej pory, więc nic nie znaleźliśmy. Bo teraz zapomniałem, że mamy jeszcze coś takiego jak snajperkę. Więc trzeba uważać, jak się znajdzie lepsza, to wymienimy. Żeby, wiecie, nie było, że strzelam ciągle jedną i tą samą bronią. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Chwileczkę. Otwieram ciągle te skrzynki. Ciągle coś się znajduje. W większości są śmieci. Schodzimy niżej. I uważać. Tam na górze, wiem, że jest coś. Czekaj, cię zestrzelę od góry. Okej, o to mi chodziło, żebym cię tak jakoś nietypowo zabił, psycholku. Tu mamy... Tu, w beczułkę! Ty przeżył! Przeżył? Jaki gość! Miał chyba 1 HP i przeżył. To kolega jest hardcorem. O, proszę bardzo, ładnie wykończony. Co to tak jeszcze wrzeszczy? Nie ogarniam. A, skadu. Co się na tym bagnie kąpiesz? Kto ci pozwolił? Tu jeszcze jeden skadu. Proszę, bardzo. I nie skakać mi tutaj. Bo z radości tylko jak tu mogę skakać w tej chwili, zabijając was. Jak tu teraz dojść? Tak się zastanawiam. I chyba znajdę już sposób zaraz. Jaki kry... Łoż ty! O, to będzie ciężej zabić. Kurde. A, jaki damage. Jaki tu sadza damage.
gin, dobrze. LOL! Jak się wbiło, jak się wbiło. I co, twoja głowusia się wbiła głęboko w ścianę. W ścianę. Masz pecha, kolego. Okej, my idziemy teraz przez... Aha, to była nora tego właśnie badasa. Współczuję. Ja bym w czymś takim nie mieszkał. Ale to są skagi. Skagi lubią... O, starszy skag. I jeszcze jeden starszy. Ja, poszło. Coś tu jeszcze jest? Wydaje mi się, że coś jeszcze jest, tylko... Próbują mnie zmylić ponownie. Łoż ty! Zdychać mi tu. Okej. Tu chyba jeszcze nie byliśmy, ale tu nie ma nawet po co iść, więc sobie daruję od razu. Przejdziemy przez budkę i założę się, że coś jeszcze nas zaatakuje. O proszę, tu bandziur. Poszło. Kolejny. Jeszcze jeden wyjdzie. O, tam kamper. Powybijam was. O, chodź tu, chodź tu, chodź tu, kozaku. Takiś mądry. Zapraszam. Ło! Ale to wybuchło. Prawie na mnie. Prawie. Coś tu jest. Skrzyneczka. Nic nie podniesiemy. Szafeczki z hajsami. No patrz, no zawiodłem się. Nie było hajsu. Co za szuje. A tak miało być pięknie. No cóż, idziemy dalej. Myślę, że skończymy to wcześniej czy później. Bo nie chciałbym się z tym długo użerać. O proszę, jest kolejny. Jeżeś dostał. Ale wrzeszczą. Proszę. Jak tu ładnie. Ty, gdzie tam? Gdzie tam z tą bronią ze mnie? A ty jeszcze, taki kozak z ciebie. Proszę. Nie, wyborna broń, normalnie wyborna. Fajnie, że wisi to w powietrzu. Też się cieszę. Szafeczka. No znowu hajsu nie ma, no co jest grane? Zabrakło pieniędzy w Polsce? Że tak kurde, tutaj już nawet, o. Hajsu nie ma. 26 dolarów. Nie tak dużo. Jakbym mógł się spodziewać. Zawsze. Na górze są te idioty. Sam sobie strzelił. Nie. Co za ludzie. Nie kozacz, tylko walcz tu ze mną. O. Ty! Jakie zaskoczenie! Leżeć mi tu. Jeszcze jeden. Jeszcze. Wow. Kurde, nie dasz mi się zabić. Już miałem ginąć, tak szczerze mówiąc, ale nie, ja bym się i tak nie dał. Płoń w kół. Okej, otwieramy skrzynię. Okej. Słaba stopa. Sprawdzę, czy te wszystkie rzeczy mają jakieś, nie wiem, ostre damage'a, ale raczej nie sądzę. Klasmod. Grenade mode. A, nic. Nic, co by mnie mogło zadowolić. Okej, my stąd możemy już właściwie iść, oddać misję i zakończyć odcinek. O, za chwilę będzie pół godziny. Za jakieś 5 minut, ja nie chcę robić długich. Wczoraj zrobiłem krótki odcinek z Wiedźmina, wiem. Kurde, ręce do góry. Ty. Leżeć mi tu. Jebci. Okay. Coś czuję, że jeszcze mogę tutaj nieźle oberwać. Chociaż tego nie chcę. O proszę, myśmy tu... No, nie podniosłem tego, patrzcie. Jaki mogłem być aż tak ślepy. Okej. Ale my stąd idziemy. Teraz trzeba będzie jakoś z tamtej strony pójść. Z tego, co dobrze pamiętam. Nie. Źle. Źle żeśmy poszli.
I patrzcie, no i łatwo się można pogubić. Tutaj gówno się wylewa, takie roztopione, niczym czekolada. No nie warto na to wchodzić, nie polecam. Bo z tego mogą być gówniane konsekwencje. Teraz chyba dobrze idziemy. Ta. Wręcz doskonale bym powiedział. Oddamy misję i skończymy 24 odcinek Borderlandsa. Chciałbym tam doskoczyć. Wezmę sobie to, co mi się należy. Co tam będzie dobrego? Pistole, no kurde. Jakbym się nie domyślił, ale już wszystko na full. Kurde. Aby się sprzedało. Nie ma. Dobra, czyli same shity. Nie, no kurde, nie chciałem spadać. Jakie badziewie. No i teraz patrz, jeszcze raz muszę tam iść. Bo nieszczęsna kobitka nie doskoczyła do rury i połamała nogi. Aż tak bardzo, że musiała się skierować do doktora Zeda. No bo jest taki lekarz w Borderlandsie. No tam wyleczył jej nogi, jeszcze coś tam mi porobił, takie barabara i te sprawy. No, no i przyszła zdrowa i znowu będzie nawalać. Okej. Jesteśmy na miejscu, oddajmy misję i tak jak zawsze kończymy odcinek, żeby to nie kończyło się po 40 minutach. Bo tak nie lubię za bardzo, ale w Wiedźminie owszem tak jest. Bo Wiedźmin jest na pewno dłuższą grą od Borderlandsa. Jebut, proszę bardzo. Tak, oddaję ci misję, ciesz się życiem. O, masz jeszcze dodatkowe misje, no proszę. A, czyli wzięliśmy tą lepszą. W sumie dobrze. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie. Yo. Yep.